Robot odkurzający, który faktycznie odkurza. Mop, który faktycznie coś myje. Do tego jeszcze stacja dokująca, która obsługuje tego robota bez naszego udziału. I możecie spróbować zgadnąć cenę. Od razu może powiem, że prawdopodobnie przestrzeliliście, bo ten sprzęt jest dużo, dużo tańszy niż mogłoby się wydawać. Ten sprzęt, czyli Mowa E30 Ultra od Dreamy. I jeżeli komuś nie chce się oglądać całego wideo, żeby szukać, gdzie będę prosił o łapki i suby, to od razu powiem tak. To jest robot sprzątający, który ma dokładnie to, czego prawdopodobnie potrzebujecie, a przynajmniej to, czego ja bym oczekiwał od takiego urządzenia po tylu, tylu testach. I jednocześnie kosztuje mega rozsądne pieniądze, to nie jest żadne 6, 5, 4 tysięcy. Nie ma tutaj żadnych zbędnych gadżetów, których i tak nie będziecie pewnie używać, ale za to jest taka esencja tego, co robot sprzątający powinien potrafić i oferować. Widać to już nawet po samym zestawie, bo w sporym kartonie znajdziemy właściwie wyłącznie robota sprzątającego, stację bazową, przewód zasilający, dwa mopy, założony już worek i to by było na tyle, więcej w tym kartonie nie ma czego szukać. Sam robot też raczej nie zwraca na siebie uwagi niczym specjalnym, ale jest to, czego przynajmniej ja bym wymagał, czyli przede wszystkim gumowa szczotka główna. Jeżeli ktoś ma w domu psa albo kota, to wie, że to jest jedyna akceptowalna opcja, więc od razu odpowiadam wstępnie na pytanie, czy ten robot nada się do domu ze zwierzętami? Odpowiedź jest twierdząca. Przy okazji jest też specjalny tryb sprzątania dookoła, tutaj tak to się nazywa, zwierzęcych mebli. Co znajdziemy poza tym? Są dwa całkiem spore kółka, które radzą sobie bardzo dobrze z przejeżdżaniem przez przeszkody, czy na przykład wjeżdżaniem na dywany. Jest też boczna szczotka i z takich miłych rzeczy dwa rotujące mopy. I taka moja uwaga od razu. Rotujące mopy zawsze wygrywają z takim pojedynczym, dużym, szerokim mopem, niezależnie od tego, jak on się rusza, wibruje i tak dalej. Więc tutaj mamy na starcie już dwa duże plusy. Pierwszy za gumową szczotkę i drugi za to, że są dwa rotujące mopy. Ale to jest teoria, zaraz zobaczymy, jak to myje. Sama baza natomiast jest bazą. Wygląda nieźle, ma dwa spore pojemniki na brudną i czystą wodę. A do tego oczywiście miejsce na włożenie worka na to, co robot zbierze. Jakichś przesadnych zaskoczeń tutaj brak, chociaż na plus zaliczę to, że dostęp do wnętrza stacji, które czasem trzeba umyć, jest bardzo dobry, a do tego stacja skutecznie i pierze, i suszy mopy. Dodatkowo pojemniki na brudną i czystą wodę są szczelne i mają wygodne uchwyty, więc z ich transportem nie będziemy mieć żadnych problemów. Minusy? W sumie tylko takie, że te pojemniki są wąskie i wysokie, więc na przykład u mnie one się tak średnio mieszczą pod kranem w łazience, ale to jest w sumie tyle, może u was kran jest po prostu parę centymetrów wyżej i tego problemu nie będzie. To jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o zestaw. Nic więcej tutaj w tym momencie nie znajdziemy. Żadnych dodatków, żadnych zapasów, jest skromnie, ale cena też jest świetna, więc ja bym nie narzekał i przeszedł do tego, żeby zobaczyć, jak ten robot w ogóle sprząta. A sprząta, od razu może powiem, bardzo dobrze. Nie musiałem nawet jakoś specjalnie szkować sobie środowiska testowego, bo na piętrze od jakiegoś czasu nie jeździł żaden odkurzacz, żaden robot, nic, więc uzbierało się pełno i takich drobnych zanieczyszczeń, i jakichś kocich i psich kłaków, i jakieś plamy, których pochodzenia wolę nie znać. Wy też nie, ale musicie wiedzieć, że one były w tym miejscu od naprawdę, naprawdę dawna, więc zdecydowanie liczy się to jako zaschnięte i uporczywe plamy. Jak poradził sobie z takim pierwszym testem robot Mowa E30 Ultra? Właściwie wzorowo, nie miał najmniejszych problemów z tym, żeby wciągnąć wszystko, co leżało na podłodze, wliczając w to też te zbiorowiska kłaków i jakieś drobne papierki. Nie miał też większych problemów z tym, żeby ogarnąć narażniki czy krawędzie przy meblach, aczkolwiek trzeba pamiętać, że ta boczna szczotka w tym modelu nie potrafi żadnych sztuczek w stylu wysuwania się bardziej na boki albo coś, więc jakoś tak ekstremalnie głęboko nią nie zajedziemy, ale w większości przypadków, tak jak tutaj na przykład ten narożnik, to całkowicie wystarczyło. Jedyną rzeczą, która po tym sprzątaniu została na podłodze, to był z jakiegoś powodu liść. Chciałem następnego dnia sprawdzić, czy robot go wciągnie przy kolejnym przejeździe, ale liść znikł, więc nigdy się nie dowiemy, jakby to było. Możemy się natomiast dowiedzieć, jak robot poradził sobie w drugim teście, czyli w teście rozsypywania na bogato mąki i cukru. Tutaj dla odmiany obsypałem nie tylko twardą podłogę, ale też dywan z dość długim włosiem, który zdecydowanie nawet dla zwykłego odkurzacza nie jest łatwy w czyszczeniu.
I co? I robot poradził sobie świetnie i z dywanem, i z twardą podłogą. Po tym radosnym rozsypywaniu nie było nawet śladu. I to zarówno przy krawędzi ściany i na samym dywanie. W sumie trudno się dziwić, bo przy tej mocy, którą oferuje E30 Ultra, to nie dość, że nie powinien mieć problemu z wciągnięciem czegokolwiek, to jeszcze naprawdę jest trudno w tym przedziale cenowym znaleźć dla niego jakiegokolwiek konkurenta. Czyli tak, już wiemy, że ten robot odkurza. Pytanie, czy równie dobrze mopuje? Wróćmy jeszcze na chwilę do tych plam nieustalonego pochodzenia, które były pokazane na początku testu. Po kilku przejazdach robotem to miejsce wyglądało tak. I tak, dobrze widzicie, te plamy właściwie całkowicie znikły, natomiast od razu może powiem, nie znikły po pierwszym przejeździe. Ten system obracających się mopów jest wprawdzie bardzo wydajny, ale dla takich plam, które są w danym miejscu od tygodni albo miesięcy, niezbędne było po prostu, żeby przejechał kilka razy. Natomiast zdecydowanie nie jest to taki robot, który tam po prostu ciągnie za sobą mokrą szmatę i moczy podłogę. To czyszczenie na co dzień jest bardzo skuteczne, bardzo widoczne, jeżeli ten robot będzie pracował codziennie i nie będzie w związku z tym takich zaschniętych plam, to podłoga będzie wyglądać no właściwie czysta jak nowa. Co ważne, robot jest też w stanie myć podłogę przy krawędziach, przy czym znowu, nie ma tutaj żadnych wysuwanych mopów ani żadnych innych cudów. Zamiast tego robot po prostu tak się buja na boki, czy tam buja tyłem i dzięki temu jest w stanie domyć na przykład krawędzie przy ścianach albo jakieś miejsca pod szafką, przynajmniej do pewnej głębokości. Tak samo zresztą obmywane są na przykład nogi stołów albo nogi krzeseł. Przeważnie wychodzi to bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie, natomiast tak od czasu do czasu robot się delikatnie odbije tym tyłem i wtedy jest jakieś parę milimetrów dalej, ale ten efekt i tak, jak na cenę robota, jak na jego możliwości, i tak jest bardzo dobry. Można w tym miejscu zadać pytanie, czy to rozwiązanie ma jakieś wady. Właściwie to jedną i nie chodzi o dokładność czy o efekt końcowy, tylko o to, że to trwa. O ile takie zwykłe odkurzanie to jest mniej więcej minuta na metr kwadratowy, odkurzanie z zmywaniem to są 2 minuty, o tyle takie super dokładne mycie razem z tym myciem przy krawędziach to już są tak pod 3 minuty na metr kwadratowy i to nawet w takich prostych pomieszczeniach. Nie jest to jakiś wielki problem, bo przeważnie pewnie robot będzie pracował, kiedy nie ma nas w domu, więc po prostu zużyje trochę więcej energii, będzie trochę dłużej jeździł. Ewentualnie nawet jeżeli jesteśmy w domu, to i tak nie powinno nam to jakoś przeszkadzać, bo w takim trybie automatycznym mycie i odkurzania stałem nad robotem i to było zmierzone 57 dB. To nie jest bezgłośne, ale jest słyszalne, no głowy nam to nie urwie, więc niech sobie po prostu chwilę popracuje. Albo tak, w skrócie, po prostu przy takim dokładniejszym myciu robot jeździ trochę dłużej. Jeżeli zależy nam na czasie, to możemy po prostu wyłączyć tę funkcję. Swoją drogą, opcji personalizacji w aplikacji jest naprawdę sporo, a jednocześnie z jej obsługą nikt nie powinien mieć problemów, bo opisy są w porządku. Wszystko jest właściwie klarownie oznakowane i wszystkie opcje są tam, gdzie spodziewamy się je znaleźć. Jeśli natomiast chodzi o to, co możemy ustawić, to odpowiadam wszystko. Od liczby cykli, przez moc ssania, to czy i jak mają być czyszczone dywany, to czy czyszczenie ma być realizowane zgodnie z kierunkiem podłogi, to które pomieszczenia mają być sprzątane i jak. Jest tego od groma i raczej nikomu żadnej opcji tutaj nie zabraknie. A jeżeli ktoś jest bardziej wygodnicki, tak jak na przykład ja, to sobie włączę automatyczne dobieranie ustawień, ustali harmonogramy i zapomni o tym, że w ogóle ma robota, poza tym, że no, będzie miał czysto. I tak jeszcze w temacie zapominania, worek na te suche odpady powinien wystarczyć na jakieś 2,5 miesiąca, natomiast woda, przynajmniej w moim przypadku, starcza na takie 80 metrów kwadratowych intensywnego mycia i potem trzeba się wybrać na spacer do kranu, żeby ten zapas w zbiorniku uzupełnić. Czyli tak, odkurzanie jest super i na miękkim i na twardym. Mopowanie jest tak samo dobrze i jedyne do czego mogę się trochę przyczepić, to jest to, że robot wjeżdża na dywan i unosi mopy na 10,5 mm, to jest sporo jak na niski dywan, ale za mało jak na mój ten dywan z wideo. Więc idealna byłaby opcja zostawiania tych mopów na stacji, ale w tej cenie to już trochę, no nie wypada tego wymagać. I jeszcze teraz czas na pytania od widzów, przy czym, no może niekoniecznie moich widzów, ale pytania są zasadne, więc trochę ich sobie podebrałem.
Do tego dorzuciłem trochę swoich i zobaczmy, co z tego wyszło. Pytanie numer 1. Czy jest funkcja regularnego powrotu do bazy, żeby czyścić mopy co ileś tam metrów kwadratowych? Odpowiedź tak, jest, przy czym można zdefiniować zarówno powierzchnię pomieszczenia, jak i czas pracy, czyli na przykład robot może wracać umyć mopy po posprzątaniu 10 metrów kwadratowych, to jest ta opcja domyślna, albo na przykład umyć kuchnię i przed wjazdem do salonu wyprać te mopy. Czy ten robot ogarnie wielopoziomowe domy i czy trzeba za każdym razem targać ze sobą stację? Tak oraz nie, to znaczy tak, jest opcja sprzątania podłóg na wielu poziomach, w aplikacji jest nawet taka sekcja, gdzie wybieramy, że dom jest wielopoziomowy i mapujemy sobie poszczególne piętra. I teraz to nie trzeba ze sobą wszędzie nosić bazy. Ja zmapowałem sobie parter bez znoszenia bazy na dół i bez problemu przenosiłem robota góra-dół. Oczywiście nie będzie działało uzupełnianie wody czy jakieś czyszczenie mopów, bo robot sam do kranu nie pójdzie, ale to jest akurat do przewidzenia. Jest jeszcze jedna dodatkowa uwaga. Oczywiście robot na końcu będzie krążył, szukał tej bazy, nawet jeżeli jej na danym piętrze nie ma. Na końcu wyrzuci błąd, że nie znalazł tej stacji, ale no raczej to nie dziwi, bo tej stacji tam nie ma. No, dostajemy normalną informację, że robot zakończył proces sprzątania i że nie znalazł bazy, no i wtedy możemy go sobie przenieść na górę na przykład. Albo na dół. Czy można podłączyć robota do jakiegoś systemu smart domu? Odpowiedź brzmi w pewnym stopniu tak. Bezpośrednio z aplikacji mamy opcję podłączenia głosowego sterowania przez Alexę i Siri, a także Google Home. I na tym ta opcja oficjalnego łączenia z innymi aplikacjami czy usługami póki co się kończy. Czy lampka w bazie świeci w nocy? Dzięki Bogu nie, bo wstawiłem go do sypialni i już miałem przygotowaną taką czarną taśmę klejącą, ale obyło się bez tego. Można spokojnie trzymać robota Mowa E30 Ultra w miejscu, gdzie ma być ciemno i dalej będzie ciemno. Czy robot przejeżdża przez progi? Tak, sprawdziłem to na takich progach do 1 cm. Radzi sobie bez problemu. Jedna taka losowa uwaga, robi to czasem dosyć głośno, no ale przyjeżdża. Czy robot spada ze schodów? Nie ma z tym problemu, dojeżdża do krawędzi, sprząta, cofa się, potem dojeżdża znowu, myje i tak dalej. Nie spada ze schodów. Czy mopy są dobrze dopierane? Tak, nie jest to może taka najwyższa, absolutna półka dopierania mopów, gdzie one są myte gorącą wodą i tak dalej, ale jest wystarczająco skutecznie, żeby robot nie moczył podłogi brudnymi mopami, nie śmierdzi, jest czysto, sucho. Jest jak trzeba. Czy można osobno odkurzać i mopować? Odpowiedź tak. Można wybrać kolejność tych akcji i potem jeszcze sobie poustawiać dalej co chcemy. Przykładowo robot może najpierw odkurzyć, potem dopiero mopować, żeby nie brudzić dodatkowo mopów. Można też ustawić, żeby najpierw czyścił dywany, potem inne miejsca. Można ustawić, żeby robot w ogóle omijał dywany i tak dalej, i tak dalej. A w drugą stronę są specjalne tryby do czyszczenia dywanów z większą mocą, albo z mniejszą prędkością i większą dokładnością, albo z kombinacją jednego i drugiego. W skrócie możecie być spokojni, te dywany będą odkurzone. Zostaje więc jak zwykle kluczowe pytanie, czyli czy warto? Odpowiedź jest prosta i brzmi tak jak diabli, bo w tej cenie, biorąc pod uwagę, że mamy zestaw z bazą, skuteczność odkurzania, skuteczność mycia, świetną aplikację, wyjątkową moc ssania, to trochę trudno jest znaleźć bezpośrednią konkurencję, a już na pewno trudno jest znaleźć jakikolwiek powód, żeby na przykład stoimy w sklepie, mamy przed sobą E30 Ultra i uznajemy, że fajnie, poszukam czegoś innego. To jest raczej kategoria, bierzemy karton pod pachę, pin zielony, wracamy do domu, montujemy, jest fajnie, jesteśmy zadowoleni. Co tutaj okazało się takim przepisem na sukces? Moim zdaniem wyrzucenie z robota wszystkich dodatków, które może są fajne, ale nie są kluczowe, a musimy za nie zapłacić. Czyli nie mamy tutaj na przykład kamerek, które robią zdjęcia zwierzaków. Nie mamy jakiejś niesamowitej identyfikacji przeszkód, poza stwierdzeniem tego, że istnieją i omijaniem ich. Nie mamy też jakichś wysuwanych szczotek i mopów. Jest takie minimum maksimum, albo maksimum minimum, nie jestem pewien. Czyli wszystko, co jest niezbędne, żeby ten robot dobrze mył, dobrze odkurzał i nie wymagał naszej uwagi przez długi czas, bez tego wszystkiego, co podniosłoby cenę, a poprawiłoby jakość tego sprzątania o kilka punktów procentowych,
Więc jeżeli ktoś zapyta, jakiego robota sprzątającego do 2000 zł kupić, to ja mam już gotową odpowiedź.